Cześć, z tej strony Rafał z RB Reptiles i chciałbym Wam dzisiaj pokazać moje holdbacki z 2021 roku. Także nie traćmy czasu, tylko chodźmy oglądać. Zaczniemy może od czystych gatunków. Tutaj mamy węża zbożowego odmiany Shatter. Shatter jest to połączenie Sunkissed i Cinder. Że jak widzicie, są to takie szare węże z bardzo drobnym wzorem. Te siodła są po prostu tak rozdrobnione i z wiekiem powinno się jeszcze bardziej rozwalić. Tutaj mamy samiczkę. A tutaj jest już samiec, jest on niestety wylinkowy. Ta parka pochodzi z mojej hodowli. W tym roku też będę powtarzał to łączenie, więc mam nadzieję, że wyjdzie trochę szaterów i będą dostępne w tym sezonie. Tutaj mamy samicę też zbożówki. Jest to Red Factor Snow. Możliwe, że tutaj jest super Red Factor. Na razie ten róż dopiero powoli wychodzi, ale mam nadzieję na bardzo mocno różowe węże. Ta samica jest z hodowli Krakas Colubrids od Adama i wiem, że u niego naprawdę wychodzą mocno różowe te Red Factory, więc zobaczymy, jak się wybarwi. Ten róż zaczyna się już pojawiać, ale no jeszcze to nie jest ostateczna forma, więc damy jej czas i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj mamy już nie zbożówkę, a Pantheropchis obsoletę. Jest to odmiana white side, czyli jak widzicie, te boki są białe. Coś na zasadzie piedów u zbożówek. Dodatkowo tutaj ta samica jest head leucistic, czyli są to te całe białe węże z niebieskimi oczami. No i właśnie tutaj najbardziej zależy mi na tych leucystycznych, ale że u Adama nie było w tym roku białych, to wziąłem sobie samicę heta. I mam tam w planach w przyszłości dokupić sobie samca leucystycznego. Tutaj już mamy heterodony zachodnie. Jest to odmiana Triple A, czyli Arctic Albino Anaconda. Ten samiec pochodzi właśnie z mojej hodowli i tutaj taka ciekawostka, bo prawdopodobieństwo trafienia takiego samca z tego łączenia wynosiło 6%, a miałem tylko 4 jajka, więc naprawdę mi się przyfarciło, że udało się go trafić. Samiec na razie został w hodowli, ale możliwe, że będzie dostępny, bo genetycznie jest to praktycznie to samo co jego ojciec. Tutaj mamy samiczkę, którą też sobie zostawiłem. Jest to Arctic Anaconda 66% Het Albino. Jeżeli chodzi o te projekty z heterodonami, to u mnie mi najbardziej zależy na właśnie super formie Arctic, bo uważam, że wygląda naprawdę kozacko i później chciałbym dodatkowo tam dolać właśnie Axantic, Amela, żeby zrobić Snow, czy właśnie te Yeti, Super Yeti. Bardzo mi się podobają te odmiany i to jest jakimś tam moim głównym celem na przyszłość w hodowli heterodonów. Tutaj mamy już hybrydę. Jest to samica Puebla Corna. Puebla Corn to połączenie węża zbożowego i Lampropeltisa polizony Campbelli. Tutaj dodatkowo właśnie była użyta jeszcze zbożówka Reverse Okiti. Jak wiecie, właśnie Okiti to jest selekcja na te szerokie obwódki, a Pueblan też potęguje właśnie tą szerokość obwódek, więc liczę na bardzo ładne węże z szerokimi obwódkami, plus później wersję Albino, która no, robi naprawdę robotę. Tutaj już mamy samca. Parka ta pochodzi z hodowli Szach Foladi od Łukasza. No pokażę Wam samca, którego kupiłem wcześniej, właśnie albinosa już dorosłego. Niestety on padł w bardzo krótkim czasie. Po przyjeździe do mnie bezobjawowo będziecie wiedzieć mniej więcej o co chodzi, co bym chciał uzyskać. Tutaj jest już Pyrocorn. Jest to łączenie właśnie znowu zbożówki z Lampropeltisem Pyromelana. Tutaj najbardziej zależy mi na tym, bo ta samica jest z hodowli Adama. Ona jest het hypo
Amber, ale mi już parę lat temu wyszedł Rockhorn Hippo. No niestety już nie żyje, kiedyś wam może opowiem, co tam się dokładnie stało. I po prostu od tych kilku lat nie mogę znowu trafić tego hippo, więc dla mnie tutaj jest najważniejsze, żeby zwiększyć tą szansę na wyhodowanie tych hippo, a przy okazji jest tu karamel, więc może coś podziałamy też w tym kierunku, ale postaram się wam tam wrzucić też zdjęcie, jak mniej więcej wyglądał ten hippo, bo moim zdaniem naprawdę wyglądał bardzo ładnie na tej hybrydzie. Tutaj jest już drugie pokolenie Rootcorna, czyli jest to połączenie znowu zbożówki z Lampropeltisem Rootveni tym razem. Jak widzicie, tutaj u tej samicy wyszedł taki samoistny zygzak, taki wzór a la Aztek, jak to jest u zbożówek. Bo tutaj nie ma użyte właśnie ani Azteka, ani Tesserie, ani Motleya, ani nic w tym stylu. Samoistnie się zaczęło takie coś pojawiać, więc postanowiłem sobie zostawić tą samicę i samca, którego wam za chwilę pokażę, żeby właśnie sobie selekcjonować pod ten wzór i zobaczymy, co uda się z tego zrobić. Tutaj mamy już samca. Jak widzicie, on też ma tak rozlane te siodła na grzbiecie, tworzące taki zygzak. Nie jest on może aż tak efektowny jak u samicy, ale myślę, że razem mogą dać naprawdę bardzo ciekawe efekty. Kolejną hybrydą jest tutaj niestety samica wylinkowa. Jest połączenie Imperial Pueblan, czyli macie 75% Pueblana, 25% Cali razy Mexicorn, czyli 50% zbożówki, 50% Mexicany. Tutaj wszedł bardzo fajnie ten żółty pomarańcz, niestety przez wylinkę go nie widać. Myślę, że samica na pewno bardzo ciekawa, bo ma gdzieś ten dodatek Mexicany, którego nie mam w swoich hybrydach za dużo i myślę, że może to tam powodować ciekawe efekty w przyszłości. Tutaj też widzicie, że Pueblan spowodował dosyć szerokie te czarne obwódki. Tutaj jest już Jungle Corn, jest to samiec Ultramel Diffuse Newport Motley. Jest to moja linia Jungle Cornów, którą właśnie tam przede wszystkim zależy mi na uzyskaniu fajnych Diffused Blood Redów i pociągnięcie tego, żeby było ich więcej, bo no nie ma za dużo takich węży. Jestem pewny, że jest to jedyny taki osobnik w Polsce, a prawdopodobnie w Europie. I no, ten czerwony nie jest taki jak u zbożówek, ale mam już do niego samice starsze, więc myślę, że można coś podziałać, bo samice wyglądają trochę inaczej. Tutaj ten Newport Motley rozmył bardzo mocno i siodła, ale też ten kolor jest całkiem inny niż u tych samic. No zobaczymy, co tam w dalszej selekcji z tego wyjdzie po prostu. Teraz pokażę wam Black Corny. Black Corn jest to hybryda zbożówki z Lampropeltisem Nigrita, czyli z tym całym czarnym Lampro, który się tak wszystkim podoba. Tutaj niestety samiec jest wylinkowy. Jest to pierwsze pokolenie, z tym, że został tutaj użyta zbożówka Piet. Zrobił właśnie tą parkę Przemek z Sneaky Snakes na moją prośbę, bo ja w zeszłym roku robiłem takie łączenie. Niestety nie wyszedł mi żaden samiec, a ponieważ w tym roku nie powtarzałem tego łączenia, a Przemek miał wolną samicę, to zrobił dla mnie to łączenie. To no tutaj jest plan, żeby wyselekcjonować takie właśnie ciemne węże, albo ciemnobrązowe, albo czarne, jeżeli się uda. No z białym piedem, nie? Z tymi znaczeniami takimi na bokach. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj na pewno parę lat pracy nad tym projektem, żeby w ogóle uzyskać jakieś pierwsze efekty, ale jestem pozytywnie nastawiony i uważam, że warto się pobawić w tą stronę.
Tutaj widzicie samicę, samica jest żółta i to był właśnie dla mnie szok, gdy parę lat temu zrobiłem pierwsze blackcorny, że ten żółty się w ogóle u nich pojawił, ponieważ widziałem wcześniej te hybrydy u innych hodowców i nie było tego efektu, ale i u mnie wcześniej i teraz u Przemka ten żółty się pojawił. Zobaczymy, co się uda właśnie z tego żółtego wyciągnąć, bo ja mam swoje blackcorny jeszcze bez piedów, no i tutaj będę właśnie selekcjonował pod innym kątem. Tutaj jest już właśnie blackcorn, drugie pokolenie w odmianie Albino Motley. Jak widzicie, ten pomarańcz jest taki intensywny i on ma całkiem inne nasycenie tego koloru niż u zbożówki. Do tego Motley tutaj całkowicie rozmył boki. Samiec jest w ogóle bardzo duży i świetnie jej super rośnie. Więc zobaczymy, co tam ciekawego będzie można uzyskać. One też są Hedna Diffuse, tylko nie ma tutaj pieda, więc jest tam szansa na coś ciekawego w przyszłości, żeby też uzyskać i poselekcjonować. A tutaj mamy samicę, ona jest bez wersji albino. Też jest motlejem. Jak widzicie, tutaj te siodła rozlały się całkowicie w porównaniu do tych węży, które pokazałem wam od Przemka. Nie jest to, wiadomo, taki czarny, jakbym chciał uzyskać, ale miałem też sztuki, które były dużo ciemniejsze, ale nie miały tak czystych boków, tylko miały zwykły wzór. Więc tutaj myślę, że docelowo kiedyś może się udać naprawdę fajne takie piedy na ciemnym wężu wyhodować. Tutaj już mamy jeden z moich ulubionych projektów. Samica, która została w tym roku, jest jakby uzupełnieniem trio, które zostawiłem w roku poprzednim. Ja dokładnie napiszę, co to jest za hybryda, bo tutaj już mamy no, taką sporą kumulację w różnym procencie, żebyście wiedzieli właśnie, o co chodzi. W ogóle każdą hybrydę wam się postaram podpisać, czy każdego węża, którego dzisiaj tutaj wam pokazałem. Bardzo mi się tu podoba ten szeroki pas i to jest to, co chciałbym wyselekcjonować u nich, plus taki mocną pomarańcz i czerny, bo mam samca z poprzedniego roku, który jest naprawdę mega, mega pomarańczowy i myślę, że tutaj dalsza selekcja w tym kierunku da naprawdę świetne efekty. No i już ostatni wąż, którego chciałem wam dzisiaj pokazać, to jest Super Pueblan, czyli 75% Pueblana, a 25% zbożówki. Tutaj był użyty Pueblacorn w Newporcie, dlatego ten wzór został przejęty i naprawdę ten efekt mi się bardzo podoba, czyli ten czarny z czerwonym i pomarańczowym, ułożony w takich pasach. Uważam, że wygląda to świetnie, niestety samica też jest wylinkowa. Postaram się wam wrzucić jakieś zdjęcie, żebyście widzieli, jak to mniej więcej wygląda. Projekt mnie trochę zaskoczył, jeżeli chodzi o efekt i planuję go też powtórzyć w tym roku, bo chciałbym również mieć samca do tej samicy. To byłoby już wszystko, jeżeli chodzi o maluchy z zeszłego roku. Jest to większość maluchów, które zostały u mnie w hodowli, bo mam jeszcze parę sztuk, ale są to inne gatunki i myślę, że one zasługują na osobny odcinek, żeby wam je pokazać. Może parę słów o tym, dlaczego powstał ten kanał i tak dalej, więc myślę o kanale, powstał już parę lat temu, ale ciągle nie było czasu się za to zabrać, żeby to robić, albo zawsze były jakieś wymówki, ale wiele osób mówiło, żebym spróbował to robić i nagrywać i przede wszystkim według mnie i też innych osób nie ma na naszym YouTubie kanału, który będzie też pokazywał właśnie węże właściwe, hybrydy, zbożówki, Lampro. Ogólnie większość kanałów jest związana z Regiusami, no więc chcę tutaj wyjść trochę z innym kontentem, czyli właśnie trochę więcej takich węży, bo jednak ta hodowla wygląda trochę inaczej, ale też mam Regiusy, więc czasem na pewno się pojawi jakiś odcinek o Regiusach. No i to chyba na tyle. Jeżeli się wam podobało, zostawcie lajka,
subskrybujcie kanał, napiszcie coś w komentarzu. Dajcie też znać, jak jakość obrazu czy dźwięku, bo robię to pierwszy raz i czy w ogóle da się to oglądać. No i to chyba na tyle. Także do następnego. Cześć!